Cześć, gdy wieje, z boku jedziemy na wachlarzu. Dzisiaj słów kilka o tym, jak wygląda jazda na wachlarzu. Przy bocznym, mocnym wietrze zdecydowanie lepiej jest jechać na wachlarzu. Gdy mamy grupkę 5, 6, 8 zawodników, ustawiamy się od strony wiatru pojedynczo pod odpowiednim kątem. Każdy zawodnik wykonuje pracę przez kilkanaście, 15, 20, 30 sekund i schodzi na tył. Dzięki temu mamy krótkie, mocne wysiłki i dość długi odpoczynek. I to jest bardzo popularne w peletonie zawodowym. Możemy to obserwować na każdym wyścigu. Zawodnicy w ucieczce albo ci, którzy gonią, zawsze jadą na wachlarzu. Wachlarz pojedynczy jest bardzo dobrą formą treningu, podnosi trochę nasze tętno, jest troszkę trudniejszy niż jazda w grupie parami, ale też spokojnie każdy może się tego nauczyć. I tutaj jest też bardzo duży benefit właśnie z aerodynamiki, gdzie chowamy się na kole, z tego oszczędzania energii, a jednocześnie możemy dużo szybciej jechać niż tradycyjnie w parach.